tvpodkarpacie.pl. Tymi dwoma kluczami na pewno
otworzysz serca tych oto ludzi dla Jezusa. Przeżywałeś ten inicjat. Widziałeś tych ludzi. Lud mieszkający na pogórzu Dynowsko-Skrzyżowskim to lud dobry. To lud, który kocha Boga i szanuje kapłaństwo. Dlatego też życzę Ci, aby ten czas spędzony w tej wspólnocie ubogacił Cię duchowo i rozradowały Twoje serce. Masz świadomość tego, kim był Twój poprzednik, Ojciec Jan, obecny jeszcze pośród nas. To wielkie dzieło upiększenia tej świątyni, tych ostatnich lat, właśnie to dzięki łasce Boga jest Jego właśnie tutaj współautorstwem. Pielęgnuj to dzieło materialne, bo poprzez piękno Domu Bożego objawia się większa chwała Boża. Wieloletnia historia naszej parafii to symbioza dwóch społeczności, zakonu jezuitów i parafii, jakich wiele w południowo-wschodniej Polsce w archidiecezji krzemieckiej. Te dwa organizmy żywego Kościoła wzajemnie się uzupełniają i ubogacają. Po wieloletniej pracy dla zakonu poza granicami kraju otrzymałeś od Boga za pośrednictwem przełożonych nowe powołanie. Powołanie niosące nowe wyzwanie, niepewności, lecz i radości. Od dzisiaj będziesz przewodnikiem po ścieżkach wiary nas, świeckich parafii. Tak ważnej dla nas i dla Ciebie chwili pragniemy Cię serdecznie powitać i zapewnić o zupełnym zaufaniu. W obecnej mszy świętej modlimy się w Twojej intencji. Niech praca i posługa pełniona przez Ciebie, Ojcze Kazimierzu, przynosi stokrotny plon, a dla Ciebie osobiście będzie przyczyną prawdziwej i szczerej radości. Nasza Pani Starowiejska, niech ma Twoją posługę swojej Panczynej opiece. Szczęść Boże. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Starowiejską z nami jest właśnie taki drugi dom, bo właśnie spędziłem 2 lata nowicjatu. W 1951 roku zacząłem nowicjat i kilka razy miałem okazję tak obracać. Z wielką chęcią, z innymi to robiłem, a teraz taka wola Boża i decyzja była przełożona, że kilka lat dłużej w tym miejscu będę, robiąc co mogę, służąc jak najlepiej Panu Bogu i powierzanym mi parafianom, ale też właśnie liczę na naszą życzliwość, szczerość, pomoc wszelkiego rodzaju i modlitwę. Uratowany przez mieszkańców zagubionych wśród dwóch wioski.
wdzięczny za ocalenie życia, postanowił zbudować w tej wiosce szkołę. Przez rok zbierał potrzebne fundusze i gdy miał już plan budowy, powrócił do Pakistanu, żeby przystąpić do dzieła. Narzucił sobie i innym amerykańskie tempo pracy. Domagał się, żeby robotnicy pracowali szybciej i lepiej. Jak można się domyślać, mieszkańcy tej małej wioski przyzwyczajeni do wiele wolniejszego, spokojniejszego trybu życia niezbyt chętnie przyjęli tą propozycję, budowali się i w pewnym momencie naczelnik tej wioski zaprosił himalajstę na herbatę i w czasie spotkania udzielił następującej rady. Jeśli chcesz przetrwać w Pakistanie, musisz respektować nasze zasady życia. Gdy po raz pierwszy pijesz herbatę z mieszkańcem Pakistanu, jesteś traktowany jak obcy. Drugim razem jesteś dla niego honorowym gościem. Przy trzecim spotkaniu, po wypiciu trzeciej filiżanki herbaty, stajesz się dla niego jak ktoś z rodziny. A dla rodziny jest on gotów na wielkie poświęcenie. Słuchaj, Greg, ty musisz mieć czas na spotkanie, na spokojne spotkanie z nami i wypicie trzech filiżanek herbaty. Nie chodziliśmy do szkoły i brakuje nam wykształcenia, ale nie jesteśmy głupi. Żyjemy tutaj, w tych trudnych warunkach, od niepamiętnych czasów, a przetrwaliśmy dzięki wspólnej walce z przeciwnościami losu. Jeśli człowiek chce coś osiągnąć, samemu jest bardzo trudno. Potrzebna jest współpraca, potrzebne jest budowanie jedności, a temu służy właśnie czas, który poświęcamy bliźnie. Trzeba budować pewne więzi, umacniać się po to, żeby dzieło, które tworzymy we współpracy z własną Pana Boga, mogło się pięknie rozrastać. Budowanie relacji międzyludzkich jest ważniejsze niż wartości materialne. Tym bardziej, kiedy mówimy o wspólnocie Kościoła. Umacnianie duchowych więzi w rodzinie, jaką jest parafia, jest ważniejsze niż załatanie dziury w dachu Kościoła. A wspólnota parafialna mocno związana z Bogiem i między sobą, bez zbędnych słów o nagrania, poradzi sobie także z dziurą w dachu. Fundamentem wspólnoty jest wzajemna miłość. A jak mówią dzisiejsze czytania, jednym z wyrazów miłości jest upominanie mocącego grzesznika. A nie jest to wcale łatwe. Rzadko się zdarza, że ktoś potrafi upomnieć bliźniego delikatnie w cztery oczy, nie raniąc go. Przeważnie wpadamy w jakąś skrajność. Albo udajemy, że nie widzimy nic złego w postępowaniu brata, albo mówimy o jego błędach wszystkim dookoła, tylko nie jemu samemu. To jest łatwiejsze niż dyskretne upomnienie, ale wcale nie rozwiązuje problemu. A wręcz przeciwnie, sprawia, że powiększamy zło. Czasem ktoś tłumaczy, że nie chce stracić przyjaciela czy dobrego znajomego i woli mu nic nie mówić. Ale co to za przyjaźń, jeśli nie troszczę się o dobro i bezpieczeństwo przyjaciela, jeśli brakuje szczerości i wzajemnego zaufania. Zbytnia pogorzliwość sprawia, że wyrządzamy drugiej osobie krzywdę. Jeśli nie powiemy komuś prawdę, udając, że wszystko jest w porządku, to przyczyniamy się do pogrążenia bliźniego w jego grzechach. Takie przykłady najprostsze. Jeśli mąż widzi, że żona ma dziurawy kończony albo coś jej się przykleiło do włosów, to czy nie powinien jej tego powiedzieć? Czy żona pozwoli wyjść na żołnierz z domu, widząc, że włożył skarpetki w różnych kolorach albo ma poplamioną koszulę? Jeśli na takie rzeczy nie jesteśmy obojętni, to tym bardziej nie powinniśmy lekceważyć plam czy dziur na sumieniu. Pewien ksiądz, głosząc rekolekcję na młodzieży, opowiedział historię dziewczyny, która zmarnowała życie przez narkotyki. Kiedy rozmawiał później z jej koleżankami, kolegami, okazało się, że wiedzieli o problemie.
znali nawet handlarza, który dostarczał jej narkotyki, ale ze swoiście rozumianej życzliwości nigdy jej nie upomnieli. Nigdy nie powiedzieli, że ruinuje sobie życie. Nikogo też nie poinformowali o jej uzależnieniu. Czy zabiła ją ludzka życzliwość? Można powiedzieć, że tak, ale była to życzliwość fałszywa. Jeśli ktoś jest prawdziwie życzliwy, nie może się powstrzymać od braterskiego upomnienia, bo inaczej stanie się współwinny zła, a nawet śmierci. Kierując się fałszywą życzliwością, nigdy nie zbudujemy solidnej ludzkiej społeczności. Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z księgi Ezechiela. Jeśli nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swojej winy, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jesteśmy odpowiedzialni za los naszych braci. Żeby nawiązać też do dzisiejszej uroczystości rozpoczęcia urzędu nowego proboszcza, muszę powiedzieć, że te słowa, zarówno w pierwszym, drugim czytaniu, jak i w Ewangelii, są dla mnie bardzo wymowne. Też je odczytuję w ten sposób, że nieraz będzie potrzeba upomnienia kogoś jako proboszcz, będzie moim obowiązkiem, żeby zwracać uwagę, jak widzę coś niepokojącego. Ale żeby to mogło się dokonać, żeby to było dobrze przyjęte przez osobę upominaną, to oczywiście potrzeba zdobyć zaufanie, pokazać, że rzeczywiście zależy mi na tym, żeby Pan Bóg jak najwięcej dokonywał w sercach całej naszej wspólnoty parafialnej. Ale również też chciałem prosić Was przy tej okazji, jeśli Wy zauważycie coś, co wymagałoby upomnienia, nawet właśnie księży, samego księdza proboszcza, proszę się nie bawić. Proszę znaleźć sposób, są takie możliwości, żeby w jakiś dyskretny, delikatny sposób dać znać, powiedzieć. Ja tutaj, będąc kilkanaście lat poza Polską, wielu rzeczy muszę się uczyć od nowa, tak można powiedzieć. Odkrywam na nowo tę polską rzeczywistość. Na pewno na początku będę popełniał różne błędy, tego liczę na Waszą szczerość, życzliwość i starcie, ale też modlitwę. A wszystko po to, żebyśmy tworzyli coraz lepszą wspólnotę, która jeszcze lepiej, jeszcze piękniej Panu Bogu będzie mogła służyć niż dotychczas. I zakończę słowami dzisiejszej Ewangelii. Do tego dążymy. Jeśli dwóch z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oby tak było. Amen. Złożył przysięgę
wierności dla powierzonego mu urzędu pasterskiego. Miał mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w synodze wiary i wyznaje je, a mianowicie wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi duchami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod mocą Piłata, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajdę pismo. I wstąpił do nieba, i siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo jedno nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisane lub przekazane przez tradycję. A co Kościół jest, a co Kościół jako objawienie przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i zwyczajnym, nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża czy też kolegów biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski. Także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia. Ja, Kazimierz Maron, obejmując urząd proboszcza parafii wezwania jego wzięcia Najświętszej Maryi Panny, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak i w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła, tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania wypełnianego zgodnie z przepisami prawa zostałem powołany. W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary. Będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, jako rządcy Kościoła postanawiają. Biskupowi diecezjalnemu będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Amen. Ojca powierzamy. Niechaj ona ojcowskie
tvpodkarpacie.pl